mógłbym wam obiecać tony chińskiego ryżu albo setki kilogramów wyborczej kiełbasy. Ale po co? Wolę walczyć, tak jak dotąd, o budowę drogi ekspresowej S5. Trzymałem z kancelarii premiera zapewnienie, że ta droga dalej pozostaje priorytetem, bo ona oczywiście jest kluczową drogą w kontekście powodzenia realizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy 2012. Poseł Andrzej Walkowiak. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam pytanie do Ministra Infrastruktury. Czy prawdą jest dzisiejsza informacja, skoro mówimy o inwestycjach drogowych w Kujawsko-Pomorskim, że rząd wycofał się, czy chce się wycofać z budowy drogi ekspresowej S5, budowy w ramach priorytetów? Poseł Andrzej Walkowiak. Co robili wczoraj drogowcy z Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad pod Kowalewem? To jest publikacja z 8 lipca i pada odpowiedź. Szukali pod Szubinem kumaka niezinnego. Bez poprawionego raportu środowiskowego nie mogą rozpocząć budowy trasy S5. Czyli do czego to dochodzi? To są normalne, za przeproszeniem, jaja. No, urzędnicy najwyższej rangi wychodzą do lasu w poszukiwaniu żaby. Pytanie pierwsze. Kilkanaście tygodni temu spotkał się pan z parlamentarzystami z województwa kujawsko-pomorskiego i powiedział pan, że winny opóźnieniu budowy tej drogi ekspresowej na odcinku kujawsko-pomorskim jest były prezydent Bydgoszczy Konstanty Dąbrowicz, wymienił pan go z imienia i z nazwiska, a także inny ważny polityk. Wszyscy wiemy, że chodziło o pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ja chciałbym, żeby pan powtórzył to dziś tutaj na sali plenarnej. Czy to są faktyczne powody opóźnienia budowy tejże trasy? I jak w ogóle można dojść do czegoś takiego, że inni politycy z różnych szczebli, z różnych stron poprzez swoje naciski mogą doprowadzić do tak negatywnych skutków? Skąd to opóźnienie? Dlaczego 2,5 roku trzeba było czekać na decyzję środowiskową? Dlaczego powstają obwodnice Poznania i Wrocławia, a nie powstaje obwodnica Bydgoszczy?